Podłuki śmieszne obiektów. O Boże, tu nie ma tego ekranu obracanego. Jaki pindolek. On tu prawie żadnych guzików nie ma. Nie ma kambeka, bo to jest malutkie. To nie jest dodatkowy ekran oczywiście. Daj mi kowal chwilę. Klap, witam Was serdecznie. Ja się nazywam Mateusz Strelał i witam Was na moim kanale. Dzisiaj porozmawiamy sobie o Canonie R100. O najtańszym obecnie Canonie bezlusterkowym, który możecie kupić. Nie testowałem go, testuję go razem z Wami, żebyście mogli zobaczyć po prostu autentyczne moje wrażenia, jak pierwszy raz go złapię do ręki i będę robił pierwsze zdjęcia. To jest ogólnie. I to jest już, ale ogólnie ja mam coś takiego bekę, że to jest takie malutkie, bo ja to mam mój sprzęcik z obiektywem i on jest taki wielki. A tu nagle wyciągam ten. Jest ogólnie już na pierwszy rzut oka widać z góry przede wszystkim. Zwróćcie uwagę, to jest małe. Dali mi tutaj zestawie, bo bardzo często dają do zestawu taki tani obiektyw. A ten tani obiektyw, który często jest w zestawie, jest, tak jak powiedziałem, tani i słaby. Ja go bardzo nie lubię. Przede wszystkim aparat, który został mi pożyczony przez Canona do testów, najpierw muszę zresetować. Jeżeli kiedykolwiek kupicie używany aparat, pamiętajcie, żeby od razu wejść w ustawienia. Pierwsza rzecz do menu, resetujemy aparat, resetujemy ustawienia, wszystko przewracamy do ustawień fabrycznych. Ze względu na to, że po prostu może ktoś mieć inne ustawienia niż byście chcieli, lub może mieć jakieś błędne ustawienia, więc żebyście się od razu nie zrazili lub nie mieli jakichś problemów, najpierw resetujemy do zera. Druga rzecz, jaką robimy, wchodzimy na stronę Canona i szukamy aktualizacji. Wpisujcie tam swój model aparatu, który kupiliście i sprawdźcie, czy są jakieś aktualne, nowe oprogramowania. I aktualizujcie aparat. I dopiero potem ustawiajcie pod siebie i używajcie. Chciałbym, żebyście w ogóle wiedzieli, oglądając moje filmy, pamiętajcie, że oglądacie moje przemyślenia. Słuchacie to, o czym ja myślę i co ja czuję i co ja uważam. Dlatego czasami pod pewnymi filmami u mnie piszecie: ja się z tobą, Mateusz, nie zgadzam, Mateusz, gadasz głupoty, a Ciula, się znasz na fotografii. Pamiętajcie o tym, że jak najbardziej możecie mieć swoją opinię, ale oglądając mnie, na przykład moje zdjęcia na moim Instagramie, czy tutaj moje, w postaci moich filmów, to na przykład możecie mieć takie podejście, żeby to nie zabrzmiało, że mam jakieś ego top, bo nie o to chodzi, że obejrzycie sobie moje zdjęcia na Instagramie, a potem stwierdzicie: ej, on robi spoko zdjęcia, podoba mi się jego styl, chętnie go posłucham. I wtedy przynajmniej wiecie, czy macie do czynienia z kimś, kto ma pojęcie o tym, co mówi. Dlatego warto najpierw obejrzeć, w ogóle zrobić research, z kim rozmawiacie. Tak samo jak kupujecie kursy. Kursy jakieś online, bo tego jest w ogóle bardzo dużo. Jeżeli chcielibyście czegoś nauczyć, to też ja mogę powiedzieć, zapraszam do mnie, nie? Na akademiafotomaniaku.pl, kursy online, albo na warsztaty osobiste możecie przyjść, lub zapraszam Was, właśnie z marca mamy zapisy na 5 miast w Polsce. Jeżeli zanim kupicie u kogoś kursy, sprawdźcie najpierw tego fotografa. Tu ktoś mówi: nauczę Was robić zdjęcia. Wejdźcie do niego na profil i zobaczcie, czy on faktycznie robi zajebiste zdjęcia, a nie, że chcecie wziąć od kogoś kursy, a się okazuje, że słabe te kursy. A potem patrzycie, no w sumie on nic nie umie robić, nie? Sprawdźcie najpierw, czy ma dużo obserwujących, czyli dużo ludzi go ogląda, bo robi coś fajnego i to kusi innych. Czy ma ładne zdjęcia, że rzeczywiście, ciekawe, różnorodne, co robi. Jeżeli Ci się spodoba, co ta osoba robi, to wtedy dopiero kupuj kursy, bo wiesz, że ta osoba będzie uczyła Ciebie faktycznie tego, co potrafi. To dobra, przechodzimy z powrotem do tego, co jest bardzo ważne, czyli do aparatu R100 Canona i do tych obiektywów podstawowych. No ja uważam, że te podstawowe obiektywy są zbyt słabe. Ze względu na to, że te obiektywy nam wymuszają przede wszystkim przysłonę, czyli nie możemy kontrolować tego, żeby mieć niskiej przysłony, bo jeżeli będziecie ją zoomować, obiektyw, to przysłona się automatycznie zwiększa. I to mają takie tendencje do tego, takie opcje, mają tylko najtańsze obiektywy. Dlatego nie bez powodu one właśnie mają to tutaj, a w tych obiektywach droższych tego nie ma. Tam Ty kontrolujesz swoją przysłonę. Jeżeli kupisz sobie taki obiektyw 50 mm 1.8, to znaczy, że to Ty kontrolujesz, czy chcesz 1.8, czy chcesz mieć wyżej. Ale jeżeli kupisz sobie na przykład zoomem obiektyw, na przykład 24-70 2.8, to tam też masz 2.8 przysłonę przy każdym zakresie zoomowania. Czyli przy ogniskowej 24 mm i 70 mm cały czas możesz mieć 2.8. Tutaj tak nie jest. Patrzcie na to. To jest obiektyw 18-45 mm. Czyli będziemy mogli tutaj sobie zoomować, o, od 18, teraz mamy kreskę na 18, do 45 mm. To oznacza, że możemy robić sobie zdjęcia bardzo szeroko do 45 mm. Ale przysłona od 4,5 do 6,3.
I tutaj jest coś takiego, że jak będziecie mieli używali 18 mm, to będziecie mogli mieć najniższą przysłonę 4,5, co i tak już jest bardzo ciemną przysłoną. I im wyższy zoom, tym automatycznie przysłona się będzie zwiększała. Więc jak ja mam teraz 18 mm i teraz sobie zoomuję do tych 45, to z każdym powolnym zbliżeniem przysłona będzie też mi rosła. Pokażę Wam to na aparacie. To jest śmieszne, to jest tak amatorski, to jest tak budżetowy aparat, że on prawie nie ma żadnych guzików, bo im bardziej profesjonalny aparat, tym więcej jest przycisków, żeby wszędzie mieć skrót. Tu jest skrót do przysłony. Tu jest skrót do tego, żeby zmieniać sobie czas. Tutaj mamy kolejny skrót, a tutaj trzeba gdzieś klikać cały czas i wchodzić. Nawet nie jest dotykowy ekran. Nic nie mogę zrobić. Gdzie normalnie, prawie w każdym bezlusterkowcu teraz jest dotykowy ekran, czyli szybko mogę zmienić przysłonę, zmienić ISO. Teraz patrz na to. Nie mogę zmienić ISO, nie mogę zmienić przysłony. Ja nic tu nie mogę zrobić. A tych przycisków jest dosłownie tylko kilka, gdzie normalnie jest tego dużo więcej. Nawet taki bzdet jak to. Patrzcie tu. Tu, gdzie wkładasz teraz baterię. W większości aparatach jest to na sam docisk. Tu my musimy sami to zrobić, bo ta sprężynka kosztuje więcej niż zwykły przycisk. I tu nawet na tym zaoszczędzili, żeby było po prostu taniej. Dlatego to jest najtańszy aparat, jaki możesz kupić bezlusterkowy. Ja szukam, powiedziałem przed chwilą do Damiana, przestań nagrywać na razie, bo muszę to znaleźć. Ale prawda jest taka, że to fajnie obrazuje, jak trudno jest obsłudze sprzęt, który jest amatorskim sprzętem, czyli powinien być, jest przeznaczony dla osoby, która się dopiero chce wejść w tę branżę, która chce się czegoś nauczyć, a jak to jest trudne w obsłudze. Bo ja, osoba, która od 15 lat robi zdjęcia, miałam różne modele Canonów i teraz stoję jak jełop i się zastanawiam, gdzie tu się zmienia przysłonę. Tak samo Damian podszedł do mnie i mówi, ej, ale tu nawet nie ma żadnego skrótu. Tak jak powiedziałem wcześniej, nie ma żadnego skrótu. Po prostu jest tak mało przycisków, że teraz ja się zastanawiam, gdzie to jest. A to jest aparat, który powinien ułatwić robienie zdjęć, a nie utrudniać robienie zdjęć. Mnie to od razu zniechęca, ja mam ochotę już go odłożyć. Ale dajmy mu szansę, bo wiadomo, wszystkiego trzeba się nauczyć. Tak jak z telefonem. Jak kupicie nowy telefon, też na początku używacie go bardzo długo. A tydzień później już zapieprzacie, więc dajmy mu czas. Znalazłem, oczywiście, zalecam każdemu, zanim zaczniecie używać jakikolwiek sprzęt, najpierw przeczytajcie instrukcję obsługi. Bo jeżeli robicie to pierwszy raz w życiu, to lepiej przeczytać instrukcję obsługi, bo wiele osób nie robi tego. I wtedy tak jak ja, dłużej do tego musicie dojść. Ale udało mi się znaleźć. Spójrzcie na to. Tu przy czasie pojawiła się teraz taka pomarańczowa mała kontrolka. O, tutaj widać ją teraz. No, o, widać? No. Super. I teraz jak ja wciknę ten górny guziczek, przechodzi do przysłony, teraz przechodzi tutaj do kolejnej tej ekspozycji i zwraca z powrotem do czasu. Więc możemy to tutaj przekładać po prostu z miejsca na miejsce. Mamy 18 mm i im bardziej będę zoomował, tym przysłona będzie zmieniała się sama. Uwaga, mamy 4,5, jest 5,0, 5,6, 6,3. Zwróćcie uwagę, że cały czas się samo zmniejsza. I znowu, zmniejszyło się, zwiększyło. I to nie jest dobre. To jest właśnie minus. To mają tylko najsłabsze obiektywy. I z tego względu ja zawsze mówię, że jeżeli macie możliwość, kupujcie aparat sam. Postarajcie się kupić body bez obiektywu, który jest w zestawie. Bo jeżeli widzicie obiektyw, który ma w swoim oznaczeniu, raz jeszcze przypomnę, że jest jakiś zakres milimetrów, ale jest napisane, że F od do, czyli jeżeli mają wyraźnie wskazane, że przysłona jest od do, to jest to słabszy obiektyw, bo tylko te dobre obiektywy mają po prostu jedno oznaczenie, czyli stałą przysłonę. I to jest moja porada, że polecam taki kupić. To są obiektywy, które są tanie i dobre. To są obiektywy, które są przeznaczone dla osób, które chcą się uczyć, ale również dla tych, którzy są już bardziej doświadczeni, ale nie muszą przepłacać. One są bardzo dobre obiektywy, ale tych najtańszych. I one mają już stałą przysłonę. Mamy tutaj 35 mm 1.8 i 50 mm 1.8. Ten jest tańszy, bo kosztuje maksymalnie do 1000 zł, a ten kosztuje już około 2000 zł. I wierzcie mi, to są bardzo niskie pieniądze. Bo ktoś powie, Jezu, 1000 czy 2000. Ta branża nie jest tania. Fotografia to naprawdę jest fajna pasja, ale też nie jest tania. A jeżeli coś robi dobrze, a dzisiaj mamy taki postęp technologiczny, co mówiłem też w moich poprzednich filmach, ja zapraszam serdecznie, jeżeli chcecie zobaczyć w ogóle inne aparaty. W opisie znajdziecie teraz tutaj, dokładnie pod tym filmem, w opisie jest Canon R5. Link do filmu. Canon R6, link do filmu. Canon R6 Mark II, link do filmu. Wszystko znajdziecie w opisie, różne aparaty, które testuję i pokazuję Wam przykładowe zdjęcia i tak dalej. Zapraszam serdecznie. I jaki aparat kupić między innymi na start? Tam też znajdziecie taki link. I tym aparacie na start, tym filmie, mówię od razu właśnie, że są obiektywy, które są takie must have na początek. I jakie aparaty kupić i czym się kierować. I o tym, że właśnie dzisiaj jest taki postęp technologiczny, że nasze telefony potrafią być lepsze czasami niż sprzęt za kilka tysięcy.
Mam aparat, który jest ze mną od około 2-3 lat nawet i ja go nie zmieniam, bo jest na tyle dobry. To jest iPhone 13 Pro, a już wyszedł 15 Pro. I nie zmieniłem na 15 Pro, bo nie ma tak dużych zmian, żebym chciał go zmieniać. Te trzy obiektywy, które tutaj widzicie, dają nam duże możliwości. I dlatego wprowadzili na przykład system portretowy, żeby móc rozmazywać tło. I to wszystko dają nam te obiektywy. Jeżeli chcecie mieć możliwość rozmazywania tła, czyli ten efekt wow, to musicie kupić takie obiektywy, bo w tym standardowym obiektywie też możecie to mieć. Niestety, ale dużo słabiej i ciężej jest to zrealizować. To teraz sobie przejdziemy na molo, zrobimy parę zdjęć widoczków. Dlaczego przyszliśmy w plener i żeby porobić zdjęcia jakichś widoczków tak naprawdę, a nie jestem właśnie w mieszkaniu czy w studio? Chcę Wam po prostu pokazać dokładnie, do czego jest to przeznaczony obiektyw i aparat. Bo to jest ciemny obiektyw i to jest amatorski aparat. Aczkolwiek nawet jeżeli do tego amatorskiego aparatu dołączycie dobry obiektyw, tak jak Wam pokazałem, to nadal zalecam używanie go w plenerze, ale nie na przykład w mieszkaniu czy w jakimś innym miejscu. To nie jest sprzęt, który został wyprodukowany z myślą o trudnych warunkach. Potrzebujecie dużo światła. Jest teraz w ciągu dnia, nie ma słońca, ale jest w ciągu dnia. I dzięki temu mogę ten aparat należycie wykorzystać. Raz jeszcze wolę to podkreślić, to jest sprzęt do plenerów. W plenerze jak najbardziej możecie to używać, ale dlaczego o tym mówię? Bo cały czas, mimo że w wielu miejscach o tym mówię, albo na moich kursach, to ludzie, którzy obejrzeli moje filmy, albo oglądają moje kursy, próbują iść z takim sprzętem, czyli z tak zwaną matrycą APS-C, niepełnoklatkową, do ślubu, czyli do kościoła i tak dalej. I ostatnio ktoś mi wysłał zdjęcia, zobaczyłem sobie te zdjęcia i on się pyta o poradę. Tak patrzę, o kurde, przecież na tych zdjęciach widać, że jest szum, że jest gorsza jakość obrazu. Się pytam, jaki sprzęt używasz? I podał mi jakiś tam model aparatu niepełnoklatkowego. Ja mówię, kurde, w głowie, ja już nie pytał mnie o to, jaki używa sprzęt, więc ja mu nie powiedziałem, że kurde, nie jestem na ślub, bo po co? Jakby o to zapytał, to bym powiedział, ale ja cały czas publicznie mówię, nie idźcie z tym do fotografii ślubnej na przykład, bo to nie jest po to zostało wyprodukowane. To jest sprzęt amatorski, który należy używać w plenerze, gdzie mamy warunki. A warunki to oznacza, gdzie jest dużo światła. Ja Was witam serdecznie w mojej kochanej Gdyni, gdzie bardzo dużo robię sesji zdjęciowych. Teraz może jeszcze nie ma za dużo liści, właściwie nie ma ich wcale, bo jest jeszcze okres zimowy, ale za 3 miesiące będzie tu pięknie zielono. I jest to w ogóle okres, znaczy miejsce, w którym masa fotografów robi zdjęcia. Tu jest po prostu cudownie. Fotografia ślubna i inna. Tutaj naprawdę nawet dużo seriali skręć. Polecam. Gdynia Orłowa. Aparat jest bardzo malutki, ale jest tak malutki, że patrzcie, jak go trzymam. Ja go trzymam na takie trzy paluszki, a ja nie należę do postawnych ludzi. Ja nie jestem dużym chłopem. Ja mam 174 cm wzrostu i mam dość malutką dłoń. Dla kobiecych dłoni jest to idealny sprzęt, bo rzeczywiście będzie miło leżał w dłoni, ale dla faceta uważam, że to będzie trochę niewygodne. Ja naprawdę nie za bardzo wiem, jak to złapać, więc to jest takie, jak gdyby się dla dziecka albo dla kobiet o małych dłoniach. Ale inna kwestia to jest to, że ten aparat po prostu daje mi takie wrażenie zabawki. Ja nie czuję, że mam coś takiego porządnego w łapie. Może też dlatego, że mam świadomość, że to nie należy do dobrych sprzętów, do takich lepszych sprzętów, no bo ja jestem fotografem zawodowym i w tym momencie ja wiem, że potrzebuję czegoś więcej. No dobra, ekran bardzo dobry. Jeżeli chodzi o ekran, jest bardzo wyraźny i naprawdę ma fajną jakość obrazu, więc przyznaję, że to jest na plus, że mamy dobry ekran. Szkoda, że nie jest obracany, bo to by się nam bardzo przydało, ale jest dobrej jakości. Naprawdę jest dobrej jakości, jest wszystko bardzo wyraźne i pod tym względem no jest fajnie. Teraz robię zdjęcie na maksymalnym zoomie, z ładnym widoczkiem na Sopot i na Gdańsk. No jest opóźnienie w reakcji. To wyraźnie znowu widzę, że po zrobieniu zdjęcia on to mieli. Nawet telefony tak nie mają, więc jak ja chcę teraz zrobić zdjęcie, uwaga, ustawiam sobie kadr. No i zanim on to zdjęcie podglądowe mi pokaże, to chwilę trwa. Zwróćcie uwagę, uwaga. Robimy kadr. Enter. Pokazało się dopiero. Więc to chwilę trwa. Gdzie w normalnym, wiecie, jaka była mina Kowala? Damian teraz spojrzał na to, żeby to nagrać i jego mina była taka, sam się zdziwił, jak to ma opóźnioną reakcję. Robimy zdjęcie w tym samym czasie. Uwaga. To już dawno było zrobione, a ten tutaj ma taki opóźniony zapłon. To jest na tyle budżetowy sprzęt, że nawet procesor tutaj jest po prostu na tyle słaby, czy tam pamięć RAM, która po prostu nie nadąża za tym, co ja bym chciał robić. Może powiedzieć, że to jest jakby taki słabszy komputer, który po prostu reaguje wolniej. To jest po prostu najbardziej budżetowa, aparat bezlusterkowy od Canona. I oczywiście ma to jakieś zastosowania. Jeżeli ktoś chce kupić coś jak najtaniej na start, to ma to jakiś sens. Ale musisz mieć świadomość to, że masz tutaj dużo rzeczy, które mogą trochę Ciebie drażyć i zniechęcić do pracy. Dlatego ja uważam, że
Tylko ten aparat z jasnym obiektywem, który zaraz zamontujemy, ma sens w plenerze, zrobisz zdjęcia widoczką, dzieciom i tak dalej, będzie dobrze. Nigdzie indziej. Dlatego ja osobiście dopłaciłbym do troszkę wyższej ligi, czyli Canon R50. To jest troszkę wyższy model, bo o już ma obracany ekran, który się bardzo przydaje, a tu, żeby zrobić teraz zdjęcie od dołu, to jak ja mam kombinę? Muszę się położyć. A tak to wystarczy zrobić tak, obrócić ekran i robimy zdjęcie. A ja teraz muszę się położyć, żeby zrobić odpowiednie zdjęcie. Więc jestem pewny, że wielu ludzi z lenistwa nie będzie nawet chciało się położyć, a tak będzie robiło zdjęcia na co dzień. Tak bardziej znowu amatorsko, gdzie w tym momencie uważam, że podobną jakość i możliwości da nam zwykły telefon. Ja mam szczere przemyślenia, że to jest zrobiony typowy chwyt na kasę. A, bo to jest najtańsze, to kupię. I ktoś, kto się nie zna, ktoś, kto nie obejrzy tego filmu, kupi ten aparat. Ja bardzo lubię Canona, żeby nie było. Ja pracuję tylko na Canonie. To jest dla mnie najlepsza marka i ja ją najbardziej chwalę. I ja mam z nimi współpracę na tej zasadzie, że oni mi wysyłają te różne sprzęty, ja je mogę testować dla Was. Więc mógłbym Wam powiedzieć po prostu, że och, same zalety, to jest super sprzęcik, kupcie, bo jest tani. Ale oni są na tyle fajni, że pozwalają mi mówić szczerze, co ja sądzę. I ja szczerze sądzę, żebyście tego ogólnie na przykład nie kupowali. Dopłaćcie do R50 lub R10, bo to są lepsze modele, lub jeszcze wyżej R7, w zależności od tego, co potrzebujecie. Obejrzyjcie inne moje filmy, w opisie znajdziecie oczywiście odnośniki do tych filmów. Dobra, seria zdjęć, włączam sobie serię zdjęć i uwaga. Okej, seria jest dość szybka. Przyznaję, że seria jest dość szybka, więc jest to dość przydatne. Znowu, ktoś biega, macie baletnicę, macie jakieś dziecko, które biega, jest jakiś psiaczek. Nie jest to bardzo szybka seria, ale dość szybka seria. Tak jak mówimy, że to jest na tyle budżetowy sprzęt i ja sobie sprawdzałem, czy on ma może, wiadomo, możliwość włączenia z migawki elektronicznej czy migawki mechanicznej, no nie ma tej opcji, żeby tego zmieniać, więc to jest po prostu stała mechaniczna, dlatego słyszymy trzaskanie klatek, ale ma wbudowaną cyfrową stabilizację. Cyfrowa stabilizacja, co prawda, może nie jest czymś och, ach, wow, ale jest tutaj, czyli poniekąd delikatnie, powiedzmy przy niskich czasach robienia zdjęć, jest bardziej szansa na stabilne ujęcia, aniżeli poruszone ujęcia, lub przy nagrywaniu filmów. Więc mogę, może nagrać filmy? No może. I zrobię teraz Wam zdjęcie, o, jedno takie, jedno na maksymalnym zoomie, czyli ja oddaję na maksa i zrobię na 45 mm. Pięknie, Damianek, się uśmiechasz. Przysłona wyszła 6,3. Ostrość próbuję ustawić ręcznie na twarz. Ale przyznam, że on gubi tą ostrość. Nie może trafić dobrze. Słaby aparat, słaby obiektyw i nie trafia. Ostrość ucieka na tło. Wykrywanie twarzy. I sprawdzimy, czy wykryje mi Damiana twarz. Ciura tam wykrywa twarz, wykrywa całą jego posturę, ale zobaczmy, czy da radę. Dobra. I teraz bez maksymalnego zoomu, czyli teraz zrobię na całym szeroku. W szerokim kącie, czyli na 18 mm. I teraz na 18 mm jest bardzo szeroko. Wykrywanie twarzy w ogóle nie wykrywa Kowala, tylko znajduje mi, zamiast Was znaleźć, to znajduje mi te punkty zielone wszędzie wokół. Ale teraz włączę znowu ręcznie. Tutaj uwaga, zmieniamy na punktową ostrość i też na szerokim kącie. Ustawiłem idealnie na posturę Damiana. O, i tu wykrywa już blisko oko. Z daleka nie dało rady, nawet na maksymalnym zoomie. Tu już wykrywa jego oko. Idealnie kratka pokazuje mi się na oku. Zobaczymy, czy się uda. Poczekajcie chwilę. O, widzicie? Ta mała kratka na środku jest tutaj widoczna teraz, czyli wykrywa normalnie twarz Damiana. Ten obiektyw i ten aparat razem, powtarzam cały czas, że słabszy obiektyw ze słabszym aparatem mają problemy z ustawieniem dobrej ostrości. Zwłaszcza obiektyw. Teraz jak zmienimy za chwilę obiektyw, myślę, że będzie troszkę lepiej jakościowo i lepsza będzie głębia i tak dalej. Jest na plus, taka szuka porada, którą możecie dowiedzieć się jeszcze więcej w moich kursach, więc oczywiście zapraszam, akademiafotomaniaków.pl. Jest tam pakiet kursów dla początkujących, to jest zwany początkujący fotomaniak, czyli pierwsze kroki. Jest zawodowy fotomaniak i pro. Wybierzcie swój pakiet. Ale co chciałbym Wam powiedzieć? O takich właśnie szczegółach mówię tam dużo, dużo więcej. I tutaj, jeżeli macie obiektyw, który ma zoom, to im większy zoom użyjecie, czyli bardziej zbliżycie, to wtedy macie troszkę większe rozmycie. Teraz to widzicie też u mnie. Teraz jest troszkę mniejsze rozmycie.
ale im większy zoom użyjecie, czyli kogoś macie bliżej aparatu lub użyjecie maksymalny zoom, tym bardziej się rozmazuje tło. Także to jest taki mały tip, a po więcej zapraszam na kurs. A teraz porobimy jakby te same zdjęcia i Wam, czyli Damianowi zrobię zdjęcie, na tych obiektywach, które mówię, że warto dokupić, które jednak dają tam trochę większe możliwości, bo mają ładniejszą głębię i tak dalej. Od razu zakładam 35 mm, ze względu na to, że skoro to jest matryca APS-C niepełnoklatkowa, to 35 mm pozwala nam uzyskać na troszkę szerszy kąt. Tutaj co prawda mówię, mamy stałe ogniskowe, czyli nie możemy zoomować w tych obiektywach, ale wiedzcie z ciekawości, jeżeli Wy się uczycie oglądać ten film, więc osoby, które chcą kupić pierwszy aparat, wiedzcie o tym, że większość profesjonalistów używa stałki. Stałki dają nam możliwości właśnie takie, że jest troszkę ładniejsza plastyka obrazu, głębia, jest po prostu ładniejszy obrazek, ale nie ma tego zoomowania. Ale ten zoom naprawdę nie jest potrzebny, wystarczy odejść, zbliżyć się i tyle, po prostu więcej ruchu będzie. Założyłem teraz 35 mm, sam obiektyw wygląda lepiej już na tym aparacie niż tamten. W ogóle ten obiektyw wygląda lepiej niż aparat, bo jest taki duży, porządny, się wydaje od razu dużo ciekawszy. No i 35 mm to jest naprawdę bardzo dobry obiektyw, ma dodatkową swoją stabilizację, więc obiektyw ten za te 2000 ma stabilizację i naprawdę ma fajne możliwości. No kurde, jaka głębia od razu, niesamowite jak ten obiektyw od razu wszystko zmienia. Dużo lepiej to wygląda. Tu się zmienia teraz przysłonę, już zapamiętałem. I zmieniamy na 1.8. Teraz mamy bardzo wysoką przysłonę, więc teraz trzeba zmienić ISO. Pamiętajcie, że ISO nie używamy nigdy automatu. Starajcie się wszystko robić ręcznie. Ok, czas teraz. Przysłona jest ok, teraz czas zwiększamy. O, pięknie. I mamy bardzo fajną możliwość teraz robienia zdjęć. A teraz, aha, ja chciałem przez przypadek, bo się przyzwyczaiłem do mojego aparatu, dotknąć punkt ostrości. Patrz na mój ekran. Robię zdjęcie. Ustawiłem sobie ładny ośrodkowy kadr, no i chciałem dotknąć tych ludzi, żeby na nich była ostrość, ale nie mogę, bo to nie jest dotykowy ekran. To naprawdę jest przydatne. I dotykowy ekran i obracany ekran to są bardzo przydatne rzeczy, które chwaliłem, że mają bezlusterkowce. Mówiłem właśnie w jakimś filmie, że pamiętajcie, bezlusterkowce mają dotykowe ekrany i obracane ekrany i dzięki temu mamy naprawdę fajne rzeczy. I nagle wypuścili niedotykowy i nieobracany ekran, żeby był jak najbardziej budżetowy sprzęt. A i tobie, dobra. Jeszcze zrobiłem Wam zdjęcie. Damian, kroczek w lewo. Moje, dziękuję. I tak, przysłonę 1.8 ustawiam. Ostrość na twarz Damiana. Od razu ustawił ostrość, czyli tamto już grało ręcznie, a nie na wykrywaniu twarzy. Czyli to ma znaczenie też obiektyw. I tutaj obiektyw daje radę już dużo lepiej. Jeszcze jak bliżej podejdę, ustawię samą twarz. No pięknie, jak to rozmazane tło ładnie wygląda. Teraz pionowe jeszcze zrobię. Aż mi się robi przyjemniej zdjęcia. Ja już sam mam fan robienia tego zdjęcia. Dalej wykrywa na twarz, mimo że znowu mam ten taki szeroki kadr, a tam nie wykrywało. Dlatego obiektyw, mówię, ma olbrzymie znaczenie. Naprawdę. 35 mm 1.8 to jest jeden z tych obiektywów, który ja najbardziej polecam. Ja też używam 35 mm cały czas. Ok, teraz ten gościu tutaj, o, on jest bardzo znany. Tutaj w Gdyni też nasz stały bywalec. Gdyni. Pięknie kadrujemy. Przysłona 1.8. ISO 100, czyli najniższe, żeby było ładnie zamazane wszystko. Teraz zrobię mu jeszcze pionowe ładne zdjęcie, podejdę trochę bliżej. No i teraz sami widzicie tuż obok mnie, bardzo ładna głębia, fajnie to wygląda. To robi właśnie jasna przysłona i dobry obiektyw. Zakładamy teraz tego wariata znowu i zrobię to samo zdjęcie tutaj, bez zooma i z zoomem. Żebyście mieli świadomość tego, co Wam powiedziałem, że jeżeli macie coś z zoomem, to im większy zoom, tym większe rozmycie. Dlatego zrobię specjalnie mu bez, a potem z zoomem, żebyście zobaczyli, że rzeczywiście rozmycie pojawia się większe przy zrobieniu właśnie zooma. Na 18 mm, czyli bez zooma, robimy gościowi zdjęcie. Mhm. I teraz na maksymalnym zoomie, czyli na 45 mm. Ale muszę zwiększyć już ISO, czyli będę miał gorszą jakość obrazu lekko, bo jest za ciemno, mimo że jesteśmy w ciągu dnia na zewnątrz. Ale po prostu 6.3 przysłona wymusza zwiększenie ISO. Mhm. Okej. Okej, włączyłem nagrywanie filmu. Uwaga, na 1.8 nagrywamy, ale zmienimy czas, bo jest trochę za jasno. O, zwiększyłem czas na 1.250. Mamy tutaj pięknego Damianka, sami go widzicie. Teraz tło, ostrość sama szybko wraca. Ostrość działa dość szybko, zobaczcie. Nagle Damian jest ostry. O,
jest ostre wszystko. Zbliżasz się do mnie, jest ostrość i nadal łapie ostrość nawet z takiego bliska, więc jest spoko. Dalej łapie. Mhm. Teraz patrzcie, idę na molo, on z automatu, ale muszę czas zwiększyć. I teraz wrócę na Damiana i ostrość dość szybko się zmienia. No to możecie nawet fajny film ponagrywać, mając jednak ten obiektyw, który ma to rozmycie. Czyli teraz przy 1.8 nagrywamy. No, on nie, tak nie reaguje tak szybko, on opóźnieniem reaguje. Łapie ostrość, ale z opóźnieniem. Patrzcie, on biegnie, a tu nie ma tej ostrości cały czas. O, i dopiero teraz. On tak jak robi te zdjęcia, on reaguje. No. I teraz. Ale on ma opóźnienie rzeczywiście. No, ale ogólnie to mówię, no, ma jakieś takie fajne możliwości, ale raczej bym używał ten sprzęt do robienia zdjęć. I tylko, spojrzajcie, z obiektywem jasnym. Przenosimy się do biura. Tak więc podsumowanie. Podsumowanie jest takie, że Canon R100 to jest aparat, który jest dla osób, które szukają niskiej cenie aparatu na start. Jest aparatem, który będzie dobry, jeśli połączycie go też z dobrym obiektywem. Ja odradzam branie w zestawie z tym obiektywem, bo ten obiektyw po prostu jest słaby. Co mówiłem wcześniej dość szczegółowo, czym się różnią te obiektywy od tych, więc polecam, żebyście jednak dokupili sobie taką 35 lub 50. Jednak bardziej skłaniam się ku 35 czy ku 35 niż 50, bo ten ma również stabilizację. Więc jest troszkę to, no jest różnica w cenie. Jednak jeśli znowu chcecie zaoszczędzić bardziej, no to wtedy R100 i 50. To jest najtańszy zestaw, jaki możecie mieć, ale już dobry zestaw, żeby amatorsko robić fajne zdjęcia. Różnica między R100 a R50, no to samo body, no to to już jest jak około ponad 1000 zł różnicy, więc to są dość spore pieniądze. Ja osobiście, gdybym coś takiego brał, to wolałbym dopłacić tą różnicę i wziąć R50, który jednak ma rotacyjny ekran obracany w każdą stronę i dotykowy ekran, a ten tego nie ma, bo to bardzo ułatwia i uprzyjemnia samą pracę robienia zdjęć. Dokupić 35, czy do tego aparatu, czy do R50. Więc jeśli bardzo chcesz zaoszczędzić, no to weź to i to, ale jeśli możesz, polecam bardziej R50 i ten obiektyw. To jest taki zestaw już naprawdę bardzo fajny, jeśli ktoś zaczyna, że to już tak jakby zaczynasz z bardzo dobrą półką. R100 w takim razie na podsumowaniu nie daje tej przyjemności zrobienia zdjęć. Ma tyle megapikseli, tyle klatek na sekundę robi zdjęcia, kosztuje obecnie tyle i... Masz pytania, pisz w komentarzu i zapraszam również na kursy online, jeśli chcesz się nauczyć robić lepsze zdjęcia. Akademia Fotografii. Zapraszam do kolejnych filmów, gdzie porównuję na przykład 35 mm z 50 mm. Zapraszam do obserwacji tego kanału, subskrybuj kanał. Do usłyszenia! W kadrze masz bardzo ładne miejsce, gdzie ten kanon wyglądał dobrze. O czym mówisz? Kicham!